Sprzęt o wartości przekraczającej 60 tysięcy złotych trafił do warsztatu terapii zajęciowej w Wolsztynie. Inicjatorem i głównym darczyńcą był wolsztyński Rotary Club. Od akcesoriów biurowych po profesjonalne urządzenia niezbędne w pracy stolarskiej, zakupiony sprzęt doposaży wszystkie pracownie działające w ramach warsztatu. Istotą tego projektu było zakupienie sprzętu dla warsztatów terapii zajęciowej do wszystkich pracowni, które tutaj funkcjonują. Od pracowni rękodzieła, gospodarstwa domowego, wszystkie czynności życiowe, które osoby uczestniczące w warsztatach mogą tu wykonywać, tak żeby potem sprawnie wykonywać je w codziennym życiu, będą mogły realizować właśnie w oparciu o ten sprzęt. Tego sprzętu jest tak wiele, że nie sposób jest mi wymienić wszystkiego, ale tak pokrótce, jest to sprzęt muzyczny. Otrzymaliśmy keyboard, otrzymaliśmy gitary, wzmacniacze, mikrofony, których w ogóle nie posiadaliśmy, a przydadzą nam się do prowadzenia naszych zajęć artystycznych i występów. Jest to sprzęt rehabilitacyjny w postaci rowerów treningowych, bieżni, różnych mat, materacy, drobnych sprzętów do ćwiczeń manualnych, manipulacyjnych. Jest to sprzęt biurowy, na przykład otrzymaliśmy ksero, z którego się bardzo cieszymy. Komputer, radiomagnetofon otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy również sprzęt specjalistyczny, typowo do pracowni stolarskiej, piły taśmowe, no i wiele takich innych drobnych rzeczy. Do pracowni rękodzieła otrzymaliśmy piec ceramiczny i wiele sprzętu drobnego do pracowni gospodarstwa domowego. To nie pierwsza tego typu akcja zorganizowana przez wolsztyński Rotary Club. W minionych latach rotarianie współfinansowali zakup sprzętu dla szpitala. Od lat prowadzą też program walki z polio. Od 10 lat nie mam żadnych wątpliwości, że współpraca z Rotary Clubem przynosi same korzyści mieszkańcom powiatu wolsztyńskiego, oczywiście w różnych dziedzinach szpitalnictwa, wyposażenia w sprzęt, stypendia dla uczniów zdolnych, no wiele, wiele innych inicjatyw, nawet międzynarodowych. Budowa studni w Kamerunie, przecież to są przykłady wyjątkowej działalności tego klubu i myślę, że ta pomoc już w tej chwili jest liczona w milionach złotych i za to całemu klubowi, wszystkim jego członkom należą się wielkie słowa uznania. Jeżeli pan redaktor jeszcze pozwoli, bo im nie wypada o tym powiedzieć, ale to jest jedyny klub w dystrykcie białorusko-ukraińsko-polskim, myślę, że również w Europie, gdzie wszyscy członkowie tego klubu są odznaczeni najwyższym odznaczeniem rotariańskim, jakim jest medal Paul Harris Fellow, osoby, która była założycielem tego stowarzyszenia w Stanach Zjednoczonych i z tego również nasi rotarianie wolsztyńscy mogą być bardzo dumni. Na tym nie kończą się jednak plany wolsztyńskich rotarian. Mamy plany, aby w przyszłym roku wspomóc nasz klub kajakowy. Jest to organizacja, o której często słyszymy, że uczniowie, uczestnicy osiągają sukcesy na arenie Polski i międzynarodowej, a problem wyposażenia, tak jak w każdej organizacji istnieje, i członkowie naszego klubu podjęli decyzję, że następną organizacją będzie klub kajakowy w Olsztynie. Każde z tych serc symbolizuje słowo dziękuję od każdego z naszych uczestników.